dobry. Kim pan jest i co pan tu robi? Narzeczonym. Nie zostałem jeszcze o niczym poinformowany. Co jej dolega? Proszę pana, cierpliwości. Po obchodzie porozmawiamy, tymczasem bardzo proszę wyjść. Doktorze? Więc jak pan pewnie wie, narzeczona pańska od dziecka choruje na serce. Przyjeżdża tutaj raz na jakiś czas na badania kontrolne. Tym razem jest niestety gorzej niż bywało dotychczas, ponieważ przywieziono ją po tym, jak zemdlała. Musimy zrobić jeszcze kilka badań. No ale będzie zdrowa, wyleczycie jej serce. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Czy dobrze się pan czuje? Może wody? Proszę pana, wszystko będzie dobrze. Musimy jeszcze zrobić różne badania. Dobrze, w takim razie jak ja mogę jej pomóc? Proszę po prostu przy niej być. Pewnego razu, w pewnej krainie, nastała zima. Przez ulicę zasypane śniegiem szła dziewczynka. Nogi miała sine i czerwone. Drżała z zimna i głodu. Była bardziej podobna do cienia niż do żywego dziecka. Płatki śniegu siadały jej na jej jasnych włosach. A ty tu co? W szkole powiedzieli nam, że jesteś w szpitalu. Ja pomyślałem, że miło by ci było, gdyby ktoś cię odwiedził. Znaczy, wiem, że jestem kimś innym niż twoim znajomym, ale... Wiesz, spodziewałam się tu wielu ludzi, naprawdę. Ale nie ciebie. Jak cię wpuścili na oddział? Jakby to powiedzieć... Ja powiedziałem, że jestem twoim narzeczonym. Moim narzeczonym? Zabawne. Co ty sobie w ogóle wyobrażasz? No, co ci właściwie jest? Słucham? No co ci dolega? Nie ma żadnej choroby. Lekarz jednak mówił, że coś ci dolega, a dokładniej, że od dziecka chorujesz na serce. Do cholery, przestań się wtrącać. Jesteś taka, jaką sobie ciebie wyobrażałem. Chyba powinienem ci o czymś powiedzieć. Cały czas jesteś ze mną, w moim świecie. Jesteś częścią mojego życia, wiesz? Wzruszające. No ale prawdziwe. Dlaczego ty jesteś i po co? Jesteś piękna, bystra, no a twój ostatni wykład mnie zaciekawił. Czego ty ode mnie chcesz? Ja chcę ci pokazać coś innego niż to, z czym miałeś do czynienia do tej pory. Nie znam cię, nic mnie to nie obchodzi. Wiesz, wydaje mi się, że po tej krótkiej rozmowie znasz mnie lepiej niż większość facetów, z którymi widziałaś się do tej pory. Bezczelny. Wiem, że ciężko ci to zrozumieć. No, ciężko, ale po raz pierwszy w życiu nie mam ochoty. Zobacz, co dla ciebie przyniosłem. Może czegoś potrzebujesz? Ostatnio straciłaś apetyt. Nie, dziękuję. Jadłam już kanapki i owoce. Niczego więcej mi nie potrzeba. A przysłuchałaś muzykę, którą ci ostatnio przyniosłem?
Mam też dla ciebie moją ulubioną książkę. Dziękuję. Pójdę już. Musisz dużo odpoczywać, no a ja zawracam ci głowę jakimiś duperelami. Odpoczywaj, śpij słodko. Pa. Pa. Witaj. Jak się dzisiaj czujesz? Dobrze. Czy nie widział pan przypadkiem mojego narzeczonego? Nie myśl o nim teraz dobrze. Staraj się raczej oddychać równo i głęboko. Stało się coś? Dzisiaj operacja. Naprawdę? Połóż się, rozluźnij, za chwilę ktoś po ciebie przyjedzie. Nie uciekaj. To miasto, żadne z nas nie śpi. Nie chodzi mi o to, czy się ze mną prześpić. Może też nie możesz zasnąć, proszę cię, uśmiechnij się. Może też stajesz do walki, ale upadasz na deski. Może czujesz to, co ja i za czymś tęsknisz. Wszystkie myśli, uczucia, których nie masz gdzie pomieścić i nie możesz znieść ich, masz dosyć substytutów. Może możesz iść ze mną za rękę i skończyć na bruku. Może możemy być szczęśliwi, gdziekolwiek móc zawsze i wszędzie już polegać na sobie. I gdybym nie miał kilku cech, o których wiem, pewnie podszedłbym do ciebie w ten smutny, szary dzień. Czułem, że czujesz to, co ja, może się mylę. Czułem tak, gdy spojrzeniami spotkaliśmy się przez chwilę. I w moim innym świecie jesteśmy blisko, ale tu bałem się, że mi pozwolisz spieprzyć wszystko. W moim innym świecie jest inna prawda. Tu ciebie nie ma, to tylko wyobraźnia. I może dobrze, że los nie postawił na nas. Tym, czego szukam, nie ma nic, prócz rozczarowania. Choć w moim innym świecie jest inna prawda. Tu ciebie nie ma, to tylko wyobraźnia. I nawet jeśli miałem rację, to już poszłaś. Nigdy się nie dowiem, bo nigdy cię nie spotkam. W moim innym świecie możemy gadać do rana. I rozumiesz mnie bezsprzecznie, jemy wspólne śniadania. I należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania. I czujemy się bezpiecznie, jakby cały świat był dla nas. W moim innym świecie, nawet gdy jest ciężko, tylko razem zawsze lądujemy miękko. I łączy nas namiętność, z której mogą szydzić. Lecz dopóki jesteś ze mną, nie mamy się
się czego wstydzić, w moim świecie jesteś ze mną, nawet gdy mamy kryzys. Bo pamiętasz tak jak ja, że to jest kwestią decyzji. Spotykam ciebie znów, patrzysz na mnie i widzisz, że czuję to co ty, albo któryś z nas się myli. Palę papierosa i patrzę w twoje oczy, myśląc, że to piękne w mojej głowie nigdy się nie skończy. W moim innym świecie planujemy przyszłość, ale teraz nie ma cię, chyba właśnie wyszłaś.